Przed świętami wielkanocnymi na cmentarzu komunalnym jak zwykle tłoczno. Od kilku lat istnieje problem parkingu, który jest po prostu za mały. Zapytaliśmy prezesa PUK-u, administratora cmentarza, co może z tym fantem zrobić. PUK jest administratorem cmentarza, przede wszystkim nie jest właścicielem. I z tego też tytułu wszystkie inwestycje, które są prowadzone na cmentarzu, należą do gminy. To leży po stronie gminy. My natomiast, administrując ten cmentarz, robimy drobne naprawy. Natomiast jeżeli chodzi o parking, to wiem, że toczą się rozmowy, daleko zaawansowany jest też projekt odnośnie wykorzystania tutaj obecnego tutaj terenu na zrobienie parkingu. Nie będzie wycinki drzew, tych tutaj, co widzimy z tamtej strony. Raczej parking pójdzie tutaj na nieruchomość, która jest ogrodzona płotem. I burmistrz od listopada tamtego roku ma w swoim zamyśle, w projekcie, żeby rozwiązać sprawę parkingu. Tak jest na pewno. Natomiast w tym roku sprawę możemy jako administrator cmentarza rozwiązać tymczasowo i tak po prostu doraźnie, ponieważ otworzymy targowisko. Od piątku do poniedziałku targowisko na ulicy Kościuszki po stronie utwardzonej, gdzie mieszkańcy Wrześni będą mogli zostawić samochody. To jest podobny sposób załatwienia sprawy jak na 1 listopada. Tam zostawią swoje samochody, będzie to kawałek do przejścia, no może to będzie pewną trudnością, ale sprawa rozładowania tutaj miejsc parkowania będzie prawdopodobnie załatwiona. To tyle mogę powiedzieć na tę sprawę. Natomiast byłem, jeszcze powiem jedno słowo, że byłem obecny przy rozmowach, jakie się toczyły w listopadzie tamtego roku dotyczące rozbudowy parkingu, który z tego co wiem na pewno powstanie. Panie prezesie, jeszcze jedno pytanko odnośnie szkód, jakich dokonują sarny. Sektor 18 i mnóstwo telefonów od czytelników. To jest właśnie problem i ten problem myślę, że zostanie rozwiązany z dniem jutrzejszym, ponieważ ten płot, o który zabiegam jako administrator cmentarza i o który dopominają się mieszkańcy Wrześni, zostanie ukończony w jutrzejszym dniu. Zostanie też zrobiona furtka, żeby ci, co korzystali do tej pory z przejścia przez cmentarz, mogli nadal przechodzić. Może to rozwiąże sprawę taką, że ten płot przestanie być niszczony. Czyli w tej chwili trwają prace nad tym płotem? Tak, już prawie są na ukończeniu, są prawie ukończone. Dzisiaj to nie jest akurat robione pod wywiad, bo ja o wywiadzie dowiedziałem się dzisiaj rano, natomiast prace trwają od poniedziałku, od piątku tamtego poprzedniego tygodnia. Także to wiele rzeczy na to się składało, ponieważ okres, jaki był zimowy, nie pozwalał nam na zakończenie tego cyklu remontowego, jeżeli chodzi o płot. Także z chwilą, kiedy ziemia odmarzła, kończymy to z dniem jutrzejszym oficjalnie. Mam tylko taką prośbę do mieszkańców, do tych, co się wyżywają na tym płocie, żeby raczej się wyżywali na siłowni lub na boisku, żeby dali temu miejscu spoczynku tych byłych mieszkańców, bo to można tak powiedzieć Wrześni, żeby mieli spokój i nie zakłócali im ciszę, jaka tam panuje, i uszanowali to miejsce, bo inaczej apelować nie można. Taka naprawa tego płotu to jest po prostu zapłata około 17 tysięcy złotych w sumie. To nie jest mały wydatek. Natomiast ja ten płot już naprawiam drugi raz. Pierwszy raz naprawiałem ze swoich pieniędzy pukowskich. No, tym razem Urząd Miasta dał pieniądze na to, żeby to zrobić.